No cześć, moi drodzy. Tutaj ponownie ja, czyli Michał Duński. I zapraszam was do oglądania kolejnego, no w tym momencie, odcinka z Desert 1943. Tym razem już siódmego. No i co tutaj mogę więcej powiedzieć? No, jak zapowiedziałem, tak też zrobiłem. Jak zapowiedziałem, tak zrobiłem. No widzimy się jeszcze jeden raz, no w ciągu tego miesiąca. I to równo 7 dni później. Bo tak wyszło. Ale tak czy owak. Oto więc mamy. My dzień 46 już. Żeby zostały wytoczone cięższe działa. Ja przepraszam bardzo. Po prostu kolejny dzień. Lecimy. Schon tot. Das Reich.
Zginąłem przez to autonamieszanie. Gdyby nie to autonamieszanie, to wszystko byłoby w porządku. Ale okej. Dzień 46. Po prostu kolejny dzień. Będzie mieć aż tak tragiczną celność. Będzie mieć tak Feind gesichtet. Warte einfach. Ich werde dich kriegen. Boom, boom, boom. Für das Reich. Feind gesichtet. Warte einfach. Wir müssen ihn kriegen. Wir müssen ihn kriegen! Ja, du jesz nie sądzę, stary. Wir müssen ihn kriegen! Wir müssen ihn kriegen! Wir werden ihn bekommen! Wir werden ihn bekommen! To przeładować. Sie können uns nicht widerstehen. Oh! Sie können uns nicht widerstehen. Warte einfach. Feindgesichtet. Karabin. Feindgesichtet. No to. Feindgesichtet. Feind gesichtet. Wir müssen ihn kriegen. Jakiś cudem się kurde uda. Nie! Nie, 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 nie. O nie, 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 nie
zabitych 393, wyzyskanego doświadczenia i zyskane pieniądze. No właśnie. No, coraz liczniejsze stają się te fale wrogów. No, od dnia 50, do którego zamierzamy dotrzeć w tym odcinku, umówimy się tak. Dokupić, kurde, kolejnego towarzysza. Przynajmniej jednego. A potem, przy okazji odcinka setnego, załatwić sobie kolejnego trzeciego towarzysza. Tak się umówimy. Mam po prostu wyłącz aim assistance. Nie! No kurde no, dzień 40 kurde. Jeszcze raz. No, nie policzyłem ilu mi tych wrogów dodaje, ale chyba co dwóch. Co każdą falę. Po prostu kolejny dzień. No co ty nie powiesz, bohaterze?
Jeszcze tylko tyle zostało. O kurde. Dobij go! Dobrze! Ładowałeś mi dupsko, stary. Serio. Experience gained 0? Jak to? Enemy skill 95. Money received. Shots fired. No, 95. No to ta logika teraz będzie 97, niestety. Cholera jasna. Okej. Po prostu poczekajmy, aż podejdą bliżej, żeby nie marnować naboi. Wir können uns nicht widerstehen!
Feind gesichtet. Sie können uns nicht widerstehen. Jazda! Sie können uns nicht widerstehen. Wir werden ihn bekommen. Wir müssen ihn kriegen. Feind gesichert. Du bist schon tot. Dobrze. Ich werde dich kriegen. Nicht widerstehen. Das ist das. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Das ist dein. Cholera. Ja będę tot, oj nie zesraj się. Feindgesichert. Nie wiem, gdzie był ostatni, ale dziękuję po raz kolejny mojemu towarzyszowi za ocalenie mi tyłka, no. Express Gang. I dlaczego mi teraz zaczęło przyznawać zero doświadczenia? 97 zabitych wrogów. Dobra. A, dobra, wbiłem maksymalny level. Spoko, spoko. Dostanę bronię. 40. To jest już sensowniejsza broń na dalekie dystanse, ten kar. No to lecimy.
nicht widerstehen. Wir müssen einen Krieg. To się stało, ponieważ mnie, debilu, zablokowałeś. Serio? Dobra, napierdzielamy od razu. Po prostu kolejny dzień. Będzie to w jasnej cholery ostatnim, jak do którego oczywiście dotrzemy. A do tego czasu, no cóż. Sie können uns nicht widerstehen! Eingesicht! Sie können uns nicht widerstehen! Sie können uns nicht widerstehen! Sie können uns nicht widerstehen! Das ist dein Ende!
widerstehen. Für das Reingesichte. Sie können uns nicht widerstehen. Zwycięstwo! 99 zabitych wrogów, a dzień 50 to oczywiście będzie 101. O kurcze, dobra. No i dzień 50 mamy, moi drodzy. Nie ma co się twirtolić w tańcu. Lecimy dalej. I było po prostu połączone. A 170 to będzie. Sie können uns nicht wieder sehen.
Brawo! Udało się! 101 zabójstw. No i dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. To by było na tyle w tym odcinku. Proszę bardzo. Jeffrey. Antonio. Jeffrey. No i jeszcze jest ten do odblokowania, ale to za równe 50, albo jakieś 25 przynajmniej dni. A po co to ja teraz... Moi drodzy, i widzimy się w czerwcu. No i... Aczkolwiek zanim jednak jeszcze zakończymy ten odcinek, to jednak przydałoby się też, żebym się z paru rzeczy wam wyartykułował. Bo tak to, no, generalnie dane było od razu przejść do mięska. No, z jednej strony, no, tam z jednej strony dane mi jest mieć już z tych i owych powodów przedstawionych wam być może mniej lub bardziej w poprzednich filmach omówionych. No, na przykład w poprzednim odcinku, dlaczego ja teraz z danym jest mieć na taki luz, jeżeli chodzi o osobiste zobowiązania, ale jednocześnie muszę właśnie je dokończyć, żeby mieć już całkowicie, no, taki free life w sumie i nic mnie nie zamartwiało. No, mam taką przecież przynależność, że albo muszę, że chcę coś dokończyć, czyć ostatecznie i basta. A za parę dni wyjeżdżam do Holandii, także no. No, na wakacje, takie wczesne właśnie wakacje mam, bo zdana matura i te sprawy. No i z innych rzeczy, kurde. No, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, no, obyło się tym razem niestety bez w poprzednim miesiącu jakiegokolwiek vloga informacyjnego, na temat Prima Aprilis, jak i tym bardziej rocznicy 6 mojego kanału, znaczy 8 mojego kanału. No, sorry, ale tak jakoś wyszło. No, z powodu mojego rozleniwienia się przez te już nie chodzenie do szkoły. Ale spokojnie. Przyrzekam wam na słowo, daję wam słowo, że za niedługo pojawi się wreszcie jakiś vlog informacyjny na tym kanale. Najprawdopodobniej z okazji Dina Dziecka, który będzie już jutro. A co zresztą? No, to będzie w planie. No, ale na pewno obiecuję wam, do jasnej cholery, wreszcie przestać na kanał. No, na pewno, no, te dni podsumowujący rok 2023 na moim kanale. No i jeszcze być może coś tam. No i mam nadzieję też, no, dokończyć ostatecznie całą serię, całą sienką, kurde, serię z... Dokończyć w tym czasie, no, całą tę, kurde, serię moją z Desert 1943. Przynajmniej nie doszliwszy. Przynajmniej doszliwszy do... dnia numer 100, po którym już, no, zakończymy nasze perypetie z tą grą. Tutaj jeszcze deploy. Proszę bardzo. No, to teraz jest ich dwóch. Ta makara, ta stana.
Ale wracając. No, przynajmniej dostać do tego odcinka chciałbym, przynajmniej dostać do tego poziomu chciałem, żeby ta seria trwała. I potem już koniec, nie będzie jej. Na tym właśnie zakończymy nasze granie w tę grę i wynajdę coś, co faktycznie ma fabułę. No nie tyle, ma fabułę, co przynajmniej no jest taką grą do przechodzenia. Bo takie rzeczy, bo taka gra jak ta, to akurat jest da, no, coś podobnego jak Imposter Solo, które nagrywałem dla was parę lat temu. Także sami rozumiecie. I w ten oto właśnie mniej więcej sposób dane mi było uczyć sobie z wami pogawędkę, no tuż pod koniec odcinka, zostawiając cały środek, poświęcając cały środek mięskowi, że tak to nazwę, mięsku, głównej atrakcji, czyli nadobcaniu się tutaj z naziolami na pustyni w ramach dni od 45 do 50. No i co, no to tym razem już wszystko ode mnie. Więcej być może, jeżeli chodzi o takie okolicznościowe rzeczy, będzie przy okazji odcinka z okazji Dnia Dziecka. A ja tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia i cześć. Tym razem już w czerwcu. I przyrzekam was, że dostaniecie taką kurde porcję Legoranoszy z mojej strony, wzorem no drugich połów poprzednich lat, że po prostu padniecie i wyskoczycie z gaci, czy coś tam innego, że po prostu padniecie, no. Nawet się nie załapiecie, kiedy kolejny odcinek będzie miał premierę. No a tymczasem się z wami żegnam. Życzę wam udanego ostatniego dnia maja. No i widzimy się w Dzień Dziecka. W ewentualnym właśnie vlogu informacyjnym. No i też w kolejnym odcinku z Desert 1943. Na razie. Ale przy tym oczywiście jeszcze wyjdźmy z tej gry. No. Topa.